Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I tak dosłownie trzy zdania, zanim sobie przejdziemy do innego nagrania, w którym sobie powiemy pewne rzeczy. To jednak w tym szczególnym nagraniu chciałbym powiedzieć szczególnie do tutaj protestantów, pani Magdaleny, pana Rafała, Macirka, bo rozpisaliście się, pani Magdaleno, znów pani rozpisała się, prawda, eseje, prawda, o bogatym młodzieńcu, co tam pani chciała. Proszę pani, z całym szacunkiem do pani wysiłku, jaki pani podejmuje, by te wpisy wpisać, powiem prosto i bez ogródek. Pani Magdalena, mnie nie interesuje to, co tam, prawda, pani ma na myśli, pańska interpretacja tego, co znaczą te słowa Jezusa. Tylko ja chciałbym otrzymać od pani odpowiedź, to może jeszcze raz sobie przeczytajmy to pytanie i zwróćmy uwagę na jedną rzecz. W 10 rozdziale świętego Łukasza, jak i też w Ewangelii świętego Marka, pytanie jest postawione tak samo, prawda? Zobaczmy. Oto tak, jakiś uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiada: zachowuj przykazania. I tak pan Rafał tutaj i wy się tutaj protestanci strasznie denerwujecie, że ja mówię, że tutaj jest jakieś stare prawo i tak dalej. Jezus mówi o miłości Boga i bliźniego, a więc... Ale pomińmy to, dlaczego, i to jest pytanie, na które chciałbym uzyskać odpowiedź. Nie wasze, co tam Jezus miał na myśli, jak tam młody, bogaty młodzieniec tam miał serce takie, siakie czy owakie. Nie interesuje mnie to, interesuje mnie jedno. Dlaczego Jezus Chrystus w tych dwóch przypadkach nie odpowiedział według waszej Ewangelii? Uwierz i jesteś za darmo, nie musisz nic czynić. On się pyta o uczynkowość, tak? I wy cały czas przedstawiacie w tych wpisach, że on myślał starotestamentalnie, tak? Więc dlaczego Chrystus mu nie powiedział: nie musisz nic czynić, by się zbawić, tylko uwierz we mnie i już? To chcę odpowiedzieć. Dlaczego Jezus na konkretne pytanie, co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne, co mam uczynić, Jezus odpowiada w jednym i w drugim przypadku o przykazaniach, a w Ewangelii świętego Marka każe mu jeszcze wypełnić brak przez sprzedanie wszystkiego. Dlaczego Jezus nie powiedział ani w jednym, ani w drugim przypadku: synu, zbawienie jest za darmo, tylko uwierz we mnie, nie musisz nic zrobić, bo wy to mówicie. Wy mówicie, że uczynki są wynikiem przyjętego za darmo zbawienia. Czyli jest zbawienie. Chrystus mówi nie tak. Co mam osiągnąć, żeby uczynić życie wieczne? Zachowuj przykazania, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus ani w Ewangelii świętego Łukasza, ani w Ewangelii świętego Marka o bogatym młodzieńcu nie pisnął nawet połowy słowa o darmowym zbawieniu. W jednym i w drugim przypadku odniósł się do Ewangelii, do zachowywania przykazań. Stąd ponawiam pytanie. Pani Magdaleno, pani Rafale i pani Macirku, dlaczego Chrystus tutaj nie powiedział, że zbawienie jest za darmo? Że osiągnięcie życia wiecznego jest darmowe, tylko trzeba uwierzyć. I już je masz nie za darmo, nieutracalnie. Pan Rafał będzie tam pisał, że Jezus nie mógł tego powiedzieć. Jak nie mógł tego powiedzieć, to Jezus nie głosił Ewangelii, która daje życie wieczne. Jezus nie głosi nauki, która zbawia. Czytaliśmy w Ewangelii świętego Jana, 8 rozdział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto zachowuje naukę moją, ten nie ujrzy śmierci, ten będzie miał życie wieczne. Prawda? To jest 8 rozdział Ewangelii świętego Jana. Kto zachowuje moją naukę, jaka jest jego nauka? Zachowuj przykazania, idź i ty czyń podobnie, bierz krzyż, naśladuj mnie, walcz o Królestwo Boże, zapieraj się, zdobywaj gwałtem Królestwo Boże. To jest nauka Chrystusa. Nigdzie nie mówi, że zbawienie jest za darmo.
Tutaj, jeśli się was zapyta, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne, no uwierz i już jesteś zbawiony. Jezus tak nie powiedział. Dlaczego Jezus, jeszcze po raz kolejny powtarza pytanie, dlaczego Jezus Chrystus ani jednemu, ani drugiemu nie ogłosił Ewangelii hiperłaski za darmo, zbawienie jest za darmo? Dlaczego mu nie odpowiedział, nie musisz nic czynić? Okay. Thank you, amor. Okay, gracias. Przepraszam. Dlaczego Jezus nie odpowiedział jednemu i drugiemu, nie musisz nic czynić? Skoro źle myśleli według was, że myśleli po starotestamentowemu, że trzeba tam chorować na zbawienie, dlaczego Jezus ich nie naprostował? Dlaczego im nie powiedział, że jest za darmo? Tego się domagam od was. Jeżeli chcecie tutaj jakoś poważniej dyskutować, bo widzę, że cały czas tam rozlewacie hektolitry wody, Kraków, Warszawa, fajna trasa, mój brat nią wczoraj jechał 160 na godzinę, a wy tak jakoś jakimiś obchodkami po Mińsku i po Leningradzie, tak, na okrętkę jedziecie po dziurach. I tak do Warszawy nie dojeżdżacie, bo nie dochodzicie do sedna. Dlaczego Chrystus nie ogłosił Ewangelii? Dlaczego im nie powiedział, zbawienie jest za darmo, tylko uwierz i już będziesz miał je za darmo? Dlaczego tak nie odpowiedział, jak wy głosicie? I nie lejcie tu wody, że nie mógł, że jeszcze nie było, bo to już jest po prostu zaprzeczenie całej Ewangelii. Jeżeli Chrystus nie głosi Ewangelii, którą mamy żyć i która zbawia, to skłamał, mówiąc, że kto zachowuje moją naukę, ten będzie miał życie wieczne. Święty Piotr skłamał, mówiąc, że ty masz słowa życia wiecznego, bo nie mógł mieć słowa życia wiecznego, skoro mówił przed krzyżem, a po krzyżu dopiero przyszło nowe przymierze. Więc Chrystus głosi naukę taką na 3 lata, tak? Taką naukę głosił Chrystus? Czy głosił naukę, mądrość Bożą, odwieczną, którą nam objawił? A wy tak z panem Rafałkiem i tak mu przyklaskujecie, że na 3 lata tak do krzyża, bo jeszcze było stare prawo i tak do krzyża Jezus głosił, tak? A po krzyżu Duch Święty objawił coś, czego Chrystus nie nauczał. Bo Chrystus nie mówi według pana Rafała o darmowym zbawieniu. Duch Święty dopiero objawił hiperłaskę, tak? I darmowe zbawienie. No to żeśmy sobie to powiedzieli, pan Rafał nawet nie pisnął słowem. Duch Święty objawi i przypomni wam wszystko, co Chrystus nam powiedział. Tak powiedział do apostołów w 14 rozdziale Ewangelii Świętego Jana. On wam przypomni wszystko, co ja wam przekazałem. A co im przekazał? Konieczność zachowywania przykazań, konieczność walki, zdobywania Królestwa Bożego, krzyża, zaparcia się, walki aż do śmierci. Wytrwałość aż do śmierci. To ogłosił Chrystus. I to Duch Święty przypomina i to nam pomaga żyć tym. A nie jakieś pierdy, że Jezus głosił pod zakonem, że to, że siam, to nawet nie próbujcie to, bo to się po prostu skompromitujecie. Dlaczego Chrystus jednemu i drugiemu młodzieńcowi na proste pytanie, co mają czynić, żeby osiągnąć życie wieczne, nie odpowiedział: nic, synu, nie musisz robić, tylko uwierz i już jest, bo zbawienie jest za darmo. Dlaczego im tak nie odpowiedział? Wy tak klepiecie od 500 lat, wy się tutaj rozpisujecie, dlaczego Chrystus tego nie powiedział? Pozdrawiam. I przejdziemy sobie teraz do drugiego nagrania i sobie zwrócimy uwagę na pewne rzeczy. Pozdrawiam.